Dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, w której udział bierze wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kolega Piotr Kowal. Dzień dobry. I moja osoba Krzysztof Kukucki, jestem szefem Rady Miejskiej SLD we Włocławku. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja jest tak naprawdę powrotem do propozycji, którą zgłosiłem podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Ewidentnie widać, że ta wojna, która się toczy pomiędzy PiS-em a Platformą we Włocławku, jej głównymi ofiarami są mieszkańcy Włocławka. Te interesy mieszkańców Włocławka nie są załatwiane, dlatego że politycy PiS-u, politycy Platformy zajęci są wzajemnym zwalczaniem, udowadnianiem sobie, kto jest ważniejszy, kto jest lepszy. Stąd też mamy jeszcze dużo czasu do końca kadencji. To nie może być 5 miesięcy, które zmarnujemy, tylko trzeba je wykorzystać, stąd też jeszcze raz chcę głośno powiedzieć i zaprosić przedstawicieli wszystkich klubów funkcjonujących w naszym mieście oraz prezydenta do tego, żebyśmy usiedli przy okrągłym stole i wyznaczyli sobie te rzeczy, które są najpilniejsze do załatwienia i wyznaczyli sposoby ich załatwienia. Wyobrażam sobie, że taki okrągły stół powinien składać się z dwóch przedstawicieli z każdego klubu oraz dwóch przedstawicieli reprezentujących prezydenta, czyli prezydenta i kogoś jeszcze, po to, żebyśmy przynajmniej znaleźli rozwiązania impasu, który w sprawie mieszkań zaszedł oraz impasu, który zaszedł w sprawach bieżącego funkcjonowania naszego miasta, czyli kredytu. Z jednej strony na sesji słyszymy deklaracje o tym, że chce się budować, że chce się udzielić prezydentowi kredyt. Z drugiej strony czyny mówią zupełnie coś innego. Stąd też uważam, że mimo rewelacyjnego samopoczucia przewodniczącego Rady Miasta, który twierdzi, że nic się nie dzieje, uważam, że mieszkańcy Włocławka chcą, żeby jeszcze w tej kadencji jakieś efekty, dobre efekty dla nich były. Chcę też wrócić do sprawy poruszanej nie tak dawno przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak to jest, że winny się tłumaczy i to jest najlepszy dowód, że to przysłowie, to powiedzenie jest słuszne, bo faktem jest, że PiS jest winny tego, że przez 2 lata rządów z Platformą Obywatelską w naszym mieście nie powstała nawet zalążek budowy mieszkań w naszym mieście. Faktem jest, że PiS jest winny tego, że ostatnie miesiące, jeżeli chodzi o budownictwo, są zmarnowane. Faktem jest, że PiS jest winny, że dzisiaj jeszcze nie możemy odzyskać blisko 1 000 000 zł z podatku, które zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem musiała zapłacić spółka MBM za decyzję, którą również radni PiS-u podjęli. Przypomnę, że podczas 35. sesji Rady Miasta 7 listopada 2017 roku 21 radnych, więc również radni Prawa i Sprawiedliwości, podjęli decyzję o przekazaniu aportem działek spółce MBM. Czyli jeszcze w listopadzie ta chęć budowy mieszkań w PiS-ie była, jeszcze w listopadzie decyzję podjęli. Konsekwencją tej decyzji był obowiązek podatkowy, podatek VAT. Dzisiaj PiS mówi, że 1 000 000 zł spółka kosztowała, ale ten 1 000 000 zł to w przeważającej większości to jest ten podatek VAT, który oczywiście jest do odzyskania, warunek jest jeden, trzeba budować. No i oczywiście my wsłuchujemy się w to, co mówią radni PiS-u również, chyba bardziej niż oni sami. Chcę powiedzieć, że celem nadrzędnym dla nas, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest budowa mieszkań we Włocławku. Na przedostatniej sesji Rady Miasta ze strony PiS-u padło ultimatum polityczne. Ultimatum, że albo będziemy budować mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus, albo mieszkań nie będzie wcale we Włocławku. Z naszych wyliczeń, z wyliczeń ekspertów ekonomicznych wynika, że jest to budowa
budowa mieszkań w ramach Mieszkania Plus jest gorszym rozwiązaniem od tego, które proponujemy, ale wychodząc naprzeciw takiemu ultimatum, wiedząc, że dzisiaj to Prawo i Sprawiedliwość rozdaje karty w Radzie Miasta, na ostatniej sesji zaproponowaliśmy, by właśnie w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus budynki na ulicy Celnozowej były realizowane. I co się okazuje, że radni PiS-u głosują przeciwko programom rządowym PiS-u. Głosują przeciwko budynkom realizowanym w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus. Mam przed sobą treść maila od pani Dominiki Walczak. To jest dyrektor inwestycyjny BGK Nieruchomości, którym czytam, że zaproponowany państwu model współpracy przy zaangażowaniu partnera samorządowego będzie wpisywał się w założenia programu Mieszkanie Plus. To było pytanie dotyczące ulicy Celnozowej. Mało tego, na portalu www.mieszkanieplus.org.pl, to jest portal rządowy, znajduje się informacja, że w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus dostępne będą mieszkania na ulicy Celnozowej i Tumskiej we Włocławku. Czyli tak jak powiedziałem, z naszej strony zrobiliśmy wszystko, nawet wsłuchaliśmy się w postulaty radnych PiS-u, ale radni PiS-u tak daleko walczą, tak ostro walczą z Platformą we Włocławku, tak daleko się zagalopowali, że w tym galopie zaczęli głosować przeciwko rozwiązaniom zaproponowanym przez rząd, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Stąd też, tak jak powiedziałem, na tym konflikcie Platformy i PiS-u tracą mieszkańcy Włocławka. Nasza propozycja jest jasna. Chcemy okrągłego stołu, w trakcie którego znajdziemy wyjście z tego zaklętego kręgu, gdzie prezydent mówi, że nie może realizować, bo źli radni, a źli radni mówią, że nie mogą poprzeć, bo na przykład uzasadnienie jest jednozdaniowe albo zbyt małe. To mieszkańców Włocławka nie interesuje. Mieszkańców Włocławka interesują efekty i my tych efektów również dla mieszkańców Włocławka oczekujemy. Jeżeli mogę jeszcze dwa słowa. Ja przysłuchując się temu, co mówi przewodniczący Kukucki, nie mogę wspomnieć jeszcze o jednej konsekwencji ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ja chcę tylko przypomnieć, że przez dwa lata tej kadencji Prawo i Sprawiedliwość współrządziło miastem razem w koalicji z Platformą Obywatelską. Przez dwa lata mieli czas, mieli możliwości, mieli środki, mieli właściwe wpływy do tego, żeby przygotować rozwój budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście. Nie zrobiono niemalże nic. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość wychodzi i mówi, jak to zły pomysł jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, a prawda jest taka, że to właśnie Sojuszowi Lewicy Demokratycznej i osobiście przewodniczącemu Kukuckiemu, któremu nie wypada się chwalić, ale o czym za chwileczkę powiem, również i Prawo i Sprawiedliwość i Marek Wojtkowski przyznali rację. Ja nie wiem, czy przewodniczący pamięta, ale była taka sesja, na której pan Demczyński wyszedł i mówi: panie prezydencie, panie Kukucki, jak to się stało, że udało się panu nakłonić pana prezydenta do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście? Na to wychodzi pan prezydent i mówi, bo pan Krzysztof Kukucki przyniósł po prostu dobrą propozycję. To pokazuje, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie miało żadnych propozycji. Dzisiaj się budzi do tego, żeby krytykować, dlatego że, nie wiem, być może obawia się sukcesów w naszym mieście i działa w myśl zasady, im gorzej dla miasta, tym lepiej dla nas. My się z takim czymś nie zgadzamy i oczywiście wspieram propozycję pana Krzysztofa Kukuckiego w zakresie tego, żeby taki okrągły stół we Włocławku w tym temacie powołać. Ja jeszcze tylko wspomnę, że nawet ten program, który my zaproponowaliśmy w naszym mieście, w sprawie budownictwa mieszkaniowego został doceniony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej na poziomie centralnym i te nasze postulaty będą realizować samorządowcy z tego kraju, samorządowcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i będzie to jeden z postulatów wyborczych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w najbliższych wyborach samorządowych.
Szanowni Państwo, ja oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rządzili wspólnie z Platformą Obywatelską w naszym mieście, nie mieli koncepcji, nie mieli pomysłów. Natomiast my taką pomocną dłonią oczywiście służyliśmy i stąd też 12 maja 2016 roku, czyli wtedy, kiedy pięknie funkcjonowała koalicja Platformy i PiS-u, byli wzajemnie zadowoleni jej liderzy z owoców tej koalicji, zaproponowaliśmy właśnie program Włocławskie Mieszkania, dokładnie opisany. Wówczas ten program trafił do zamrażarki. Nie był ani PiS, ani Platforma zainteresowana jego realizacją. Tak naprawdę program Włocławskie Mieszkania dopiero ruszył w momencie, kiedy w styczniu 2017 roku, kiedy zostało podpisane porozumienie programowe, ale przez pół roku ten program leżał w szufladach, kiedy mógł być realizowany, a dzisiaj jeden czy drugi lider PiS-u mówi, że nie chcą realizacji mieszkań wyborczych. Czy to są mieszkania wyborcze, czy niewyborcze, mieszkańcy po prostu oczekują mieszkań. Ich nie interesują, czy to będą wyborcze, czy niewyborcze mieszkania, mają po prostu być. A dzisiaj nawet dochodzi, tak jak powiedziałem, do sytuacji, kiedy PiS głosuje przeciwko rozwiązaniom zaproponowanym przez rząd PiS-u, więc jest to niedorzeczność, być może kampania wyborcza, być może, tak jak powiedziałem, ta wojna z Platformą, ale na tym wszystkim tracą mieszkańcy Włocławka. Tak dalej być nie może, stąd też propozycja okrągłego stołu. Jeżeli z naszej strony to już wszystko, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie spróbujemy się do nich ustosunkować. Macie już jakiś ewentualnie wyznaczony termin, kiedy by ten okrągły stół mógł się odbyć? Ja myślę, że ten okrągły stół powinien spotkać się jak najwcześniej. Tak naprawdę już tydzień zmarnowaliśmy od ostatniej sesji. Nikt nie był zainteresowany. Proszę zwrócić uwagę, że pan przewodniczący bagatelizował, mówiąc, że on jest zadowolony, bo Rada Miasta odzyskała podmiotowość. Tylko co z tej podmiotowości wynika dla mieszkańców Włocławka? Zupełnie nic. Mamy paraliż decyzyjny, paraliż możliwości realizowania podstawowych rzeczy dla mieszkańców Włocławka. Chcę przypomnieć, że na ostatniej sesji pan prezydent zaproponował wykreślenie czy ograniczenie do minimum, tylko do przygotowania dokumentacji projektowej, na którą już jest wykonawca wyłoniony, realizacji dwóch niezwykle ważnych inwestycji dla mieszkańców Włocławka. Zresztą był jeden z mieszkańców, który bardzo aktywnie działa na rzecz budowy przejścia podziemnego pod torami na Zamczu, czy przejazdu nad torami wiaduktu łączącego ulicę Promienną z Toruńską. I te rzeczy zostały wykreślone, mimo że tak naprawdę my powinniśmy, tak jak powiedziałem, usiąść. Jeżeli radni PiS mają coś do radnych Platformy, to powinni to sobie wytłumaczyć, dojść do porozumienia. To samo z prezydentem. Zbyt dużo jest czasu. Oczywiście jestem przekonany o tym, że mieszkańcy Włocławka wykorzystają szansę, jaką niosą wybory i sprawią, że losy naszego miasta się odwrócą i Włocławek będzie lepszym Włocławkiem. Natomiast do tego czasu jest jeszcze kilka miesięcy, których nam po prostu nie wolno zmarnować. Włocławek w stosunku do innych ośrodków miejskich w naszym kraju ma zbyt dużo do nadgonienia, żebyśmy mogli sobie jeszcze pozwolić na te 5 miesięcy straty. Stąd też myślę, że najdalej w przyszłym tygodniu taki okrągły stół powinien się spotkać. Tak jak powiedziałem, po dwóch przedstawicieli, tak to widzę, po dwóch przedstawicieli z każdego klubu, dwóch przedstawicieli reprezentujących prezydenta. Siadamy i dyskutujemy tak długo, aż osiągniemy kompromis, aż wyjdziemy z poczuciem, że w końcu godnie reprezentujemy mieszkańców Włocławka. A ktoś już wyraził zainteresowanie takim spotkaniem? Ja myślę, że na takie spotkanie każda formacja, która jest chętna, która jest gotowa, by pracować na rzecz mieszkańców Włocławka, przyjdzie. Zresztą takie deklaracje przecież padają w trakcie dyskusji, że trzeba rozmawiać, że tutaj zabrakło formy przekonywania ze strony prezydenta, bądź też prezydent o czymś nie wiedział, że są jakieś postulaty radnych. Czas najwyższy, żeby przestać mówić o problemach, a te problemy po prostu rozwiązać.